Wracamy na YouTube'a. Nie spodziewaliście się tego. Zaczynamy o dziwo nie tematem elegancji, ale mniej formalnego casualu. W dzisiejszym filmie przedstawiam wam 16 propozycji ubrań, z których będziecie w stanie zrobić 16 zestawów. Pół miesiąca noszenia. Wielu osobom wydaje się, że moda męska opiera się jedynie na elegancji, tak? Czyli mamy marynarki, krawaty, poszetki i takie zestawy, tak zwane samograje, skomponowane na przykład w oparciu o jaśniejsze spodnie i ciemniejszą marynarkę, załatwiają nam sprawę. Nie mamy poza nimi żadnych innych ciekawych opcji. Ja w ostatnim czasie zdecydowałem się na taki odwyk od tej elegancji, żeby dostrzec, że moda męska ma trochę szersze spektrum zaoferowania, aniżeli tylko te elementy właśnie składające się na elegancką konwencję. No i tak starałem się poszukać takich rozwiązań, które by pozwoliły na gruncie właśnie casualu, takiego bardzo nieformalnego stylu, skomponować także zestawy, które w swojej złożoności właśnie tutaj, też w efekcie, które będą tutaj prezentowały, nie odbiegały od tych eleganckich. W efekcie tych poszukiwań udało mi się znaleźć 16 podstawowych casualowych klasyków, w oparciu o które, tak jak już mówiłem we wstępie, jesteśmy w stanie stworzyć 16 różnorodnych zestawów. Jeśli chodzi o tę koncepcję, która stoi za takim ubieraniem się, ona się nazywa kapsułkowa garderoba. I kapsułkowa garderoba, mimo tego, że nie jest szeroka, nie jest duża, pozwala na tworzenie różnorodnych zestawów z niewielkiej ilości rzeczy. I tak myślę, udało się zrobić właśnie w tym przypadku. No i nie pozostaje mi chyba nic innego, jak tylko zaprosić was do zapoznania się z głównymi aktorami dzisiejszego przedstawienia, czyli z tymi 16 casualowymi klasykami. Mimo że ocieplacze mogą nam się kojarzyć ze stylem wielbicieli wędkarstwa, to jest to bardzo fajny element na gruncie stylu casual, który może nam pozwalać docieplać się w chłodniejsze dni. No i warto w jego przypadku zadbać o to, aby był utrzymany w neutralnym kolorze, tak jak na przykład granat, i żeby był wyposażony w wiele funkcjonalnych kieszeni, do których możemy wrzucić wszystkie te klamoty, które nie mieszczą nam się na przykład, kiedy mamy na sobie marynarkę. Kolejnym elementem jest kurtka denimowa. I tak denimowa, a nie jeansowa, bo jeansy to krój spodni, a denim to materiał, z którego zostały one wykonane. I ja tutaj w przypadku tego zestawienia zdecydowałem się na kurtkę w wersji tak zwanej light wash, czyli postarzanej, dekatyzowanej. Jest to świetna opcja dla osób, które tak jak ja charakteryzują się nienachalną posturą i potrzebują poszerzać sobie górne partie sylwetki. Wtedy wystarczy tylko zestawić ją z ciemniejszym dołem, aby uzyskać pożądaną w przypadku męskiego tutaj wyglądu właśnie sylwetkę odwróconego trójkąta. Nie ma amerykańskiego casualu także bez bawełnianej bluzy z charakterystycznym trójkątem przy dekolcie półokrągłym, którą nazywa się sweatshirtem. I ja tutaj, aby zmaksymalizować spektrum możliwości zastosowania tego sweatshirta, zdecydowałem się na trochę bardziej nowoczesną opcję. To jest wykonaną z takiej dzianiny fakturowanej w kolorze ciemno-szarym, która spokojnie może być alternatywą dla klasycznego swetra z półokrągłym dekoltem. A jak już jesteśmy przy swetrach, to nie możemy w tym miejscu nie powiedzieć o najbardziej uniwersalnym modelu tego elementu garderoby, czyli o granatowym swetrze typu V-neck, czyli z charakterystycznym trójkątnym wycięciem. I tutaj najlepiej jest skłonić się ku modelowi takiemu gładkiemu, wykonanemu z granatowej dzianiny. W kontekście materiału najlepszym wyborem będzie bawełna bądź wełna, albo ewentualnie te materiały z domieszką czegoś bardziej szlachetnego, jak na przykład kaszmir czy jedwab. Taki sweter będzie świetny zarówno z t-shirtem, zarówno z koszulą, z jeansami i później, jeżeli jednak zdecydujemy się też na trochę elegancji, to on spokojnie pod marynarką także się odnajdzie. Jakoś tak się składa, że większość tych klasycznych, casualowych propozycji pochodzi zza oceanu i nie inaczej jest z tym elementem, o którym będziemy mówić sobie teraz, czyli białą koszulą OCBD. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się koszula wykonana ze specjalnej tkaniny, tak zwanej tkaniny Oxford, która charakteryzuje się bardzo otwartym splotem, mimo tego, że jest gruba. I to zapewnia nam bardzo wysoką przewiewność i sprawia, że jest ona świetną opcją na bardzo gorące dni. W przypadku tej koszuli też takim elementem konstytutywnym jest kołnierzyk podpinany na guziczki, który sprawia, że jeżeli nosimy ją bez krawata, z rozpiętymi dwoma czy tylko jednym ostatnim guzikiem, sprawia, że on trzyma się w ryzach, trzyma formę i bardzo fajnie będzie wyglądał zarówno ze swetrem winekiem, albo ze swetrem z półokrągłym dekoltem, tak jak na przykład ja mam dzisiaj tutaj podczas nagrywania.
Jakiś czas temu triumfy na salonach święciła konwencja zwana drwaloseksualizmem. W tym miejscu oczywiście pozdrawiamy Kamila, ekskluzywnego Menela. No i elementem konstytutywnym, jednym z kilku tej konwencji, jest zdecydowanie flanelowa, kraciasta koszula. I w moim przypadku ja tutaj proponuję model, który jest swobodną interpretacją tego właśnie elementu garderoby, która nadal jest kraciasta, ale wykonana z flaneli nie takiej grubej, typowej, jaką znamy właśnie w przypadku tego typu koszul, ale z trochę cieńszej, co rozszerza nam spektrum zastosowania tej koszuli. Taka koszula będzie świetna noszona solo, ale także jako warstwa wierzchnia na przykład t-shirt, long sleeve albo henley. A jak już wspomnieliśmy sobie o henleju, to jest to rodzaj koszulki z krótkim bądź długim rękawem z charakterystycznym rozpięciem przy półokrągłym dekolcie, który swą nazwę zawdzięcza miastu nad Tamizą, którego reprezentacja wioślarska używała tego typu koszulek przy okazji startów w zawodach, jako takiego sportowego uniformu. I jest to świetna opcja na ciepłe dni, taka trochę bardziej formalna alternatywa dla t-shirta, a kiedy temperatura które spadną, tak jak to ma miejsce obecnie, to można posłużyć jako warstwa pośrednia dla swetra, dla kurtki czy dla koszuli. Kilka stylizacji z wykorzystaniem henleja już niedługo pojawi się na blogu. Ich autorem jest mój dobry znajomy Karol, swoją drogą bardzo duży zwolennik stylu casual. I dzisiaj dla Was, jako sneak peek, tak trochę przedpremierowo, właśnie kilka takich stylizacji będziemy mieli i znajdziecie je tutaj. Szary long sleeve, czyli t-shirt z długim rękawem, może nam się kojarzyć trochę z piżamą, ale jego neutralny kolor i taka pewnego rodzaju surowość sprawia, że bardzo fajnie odnajduje się on w casualu. Serdecznie polecam stosowanie go w przypadku skórzanych kurtek, ma to taki amerykański sznyt. Dobra, połowa już za nami, więc teraz będzie z górki. Jeśli chodzi o t-shirty, no to z nimi to jest trochę jak z końmi. T-shirt jaki jest, każdy widzi, tak? Ja się zdecydowałem, aby trochę urozmaicić tutaj kwestię dekoltów na t-shirt z dekoltem V, czyli klasycznym serkiem. Ale nie oznacza to, że jeżeli macie granatowy t-shirt z dekoltem półokrągłym, to nie będzie się on nadawał. Będzie się jak najbardziej nadawał, bo takie proste rozwiązania czasami naprawdę mają wielką moc i potrafią robić świetny efekt. W przypadku chinosów sprawa jest prosta. Potrzebujemy dwóch par. Jednej w kolorze stone grey, takim jasno-szarym, a drugiej w kolorze beżowym. Oba neutralne, oba dobrze łączące się z innymi, oba dające dobrą ekspozycję pod eksponowanie innych, bardziej wyrazistych elementów garderoby. W przypadku materiału warto szukać modeli albo 100% bawełnianych, albo wykonanych z bawełny z domieszką elastanu. Ten elastan, zwłaszcza przy bardzo mocno dopasowanym kroju, sprawi, że one będą bardziej komfortowe w noszeniu i będą lepiej się zachowywały po praniu. W przypadku paska mój wybór może się co niektórym z Was wydać kontrowersyjny, bo zdecydowałem się na pasek pleciony. To nie taki zwykły, wykonany w całości ze skóry, ale wykonany z połączenia skóry i materiału. Ale musicie mi zaufać, że jest to bardzo uniwersalny rodzaj paska i ze względu na zastosowanie granatowego materiału i skóry w kolorze brązowym będzie bardzo uniwersalny, bo będzie się łączył i z butami, które będą miały dużo koloru brązowego, a także z granatowym zamszem, czy na przykład granatowymi płóciennymi trampkami. Super pasek, jeżeli jeszcze takiego nie macie, to serdecznie polecam Wam go z doświadczenia. No i w przypadku casualowych spodni nie można nie wspomnieć przecież o jeansach, no bo któż ich nie posiada w swojej szafie i któż ich nie lubi. No nie na darmo jest to najbardziej popularny model spodni, uwielbiany przez mężczyzn na całym świecie. I oczywiście ma to swoje uzasadnienie, bo są bardzo wygodne, bardzo dobrze łączą się z innymi rzeczami, pasują zarówno do sportowych marynarek, jak i do swetrów, do koszulek, etc., etc. Najlepszym wyborem na początek będzie klasyczny, ciemno-indygowy model, bez zbędnych przeszyć, bez zbędnych przetarć, najlepiej w fasonie dopasowanym. W przypadku casualowych jeansów do takiego właśnie codziennego noszenia możemy się zdecydować na trochę dłuższe nogawki, które będziemy sobie tak nieformalnie podwijać, eksponując wewnętrzny szew tych jeansów. I w przypadku butów już na koniec mam dla Was trzy propozycje.
Pierwszą to klasyczne czekoladowo-zamszowe czuka łamane przez Desert Boots. Jest to świetny model obuwia, ponieważ on jest taki półformalny, jest trochę jak kameleon. W zależności od tego, co do niego dobierzemy, jesteśmy w stanie kształtować jego poziom formalności. I w przypadku casualowych zestawień, kiedy zestawimy go z jeansami czy z chinosami i wtedy jeszcze wzbogacimy właśnie sobie takie spodnie o podwijaną nogawkę, będziemy mieli bardzo fajny taki właśnie nieformalny sznyt zachowany w tym przypadku, a takie buty świetnie się sprawdzą także do takiego smart casualowego noszenia, gdzieś tam właśnie półformalnego z marynarkami, ze swetrami, z krawatami i poszetkami. Super buty, też z doświadczenia bardzo serdecznie polecam. Drugą parą będą klasyczne granatowe, tekstylno-zamszowe sneakersy. No to też taki klasyk stylu sportowego. Wielu mężczyzn mówi, że klasyczne buty na skórzanych podeszwach są niewygodne, są twarde, często obcierają. No tutaj mamy 100% casualowej wygody zapewnianej przez zastosowanie naturalnego materiału, no i też tych membran, siateczek, które bardzo dobrze odprowadzają wilgoć z wnętrza buta. Też neutralny kolor granatowy jako kontrapunkt dla tego czekoladowego zamszu, bo będzie się bardzo dobrze łączył z innymi kolorami. I trzecia opcja taka, o której może się nie myśli w pierwszej kolejności, ale też już moją mam przetrenowaną i uważam, że jest bardzo uniwersalna, to niskie skórzane trampki. Plus tego jest taki, że gruba, ta biała, casualowa podeszwa zapewnia nam taki właśnie nieformalny sznyt, a zastosowanie zamiast na przykład materiału tekstylnego brązowej skóry pozwala nam na ich renowację, bo wiadomo, skórę można przy pomocy odpowiednich kosmetyków renowować. Super sprawa też do takiego półformalnego noszenia i do takiego całkiem nieformalnego również. Opowiedzieliśmy sobie o poszczególnych elementach, więc chyba to jest dobry moment do tego, aby przejść w końcu do tego, co najważniejsze, czyli do zestawów. I one będą się tutaj po prawej stronie mojej pojawiały. Generalnie cała ta idea kapsułkowej garderoby, myślę, jest bardzo ciekawa i zasadna w przypadku męskiej mody, ponieważ my jako mężczyźni bardzo często przywiązujemy się do ubrań i eksploatujemy je, dopóki jesteśmy w stanie to robić, to najczęściej do takiego momentu, kiedy dana rzecz się nie zepsuje, nie rozleci, nie przetrze, etc., etc. No i to ma swój głęboki sens, to jest też odzwierciedlone w przypadku tego, jak działa męska moda, bo w przypadku damskiej mody mamy do czynienia ze stale zmieniającymi się trendami, kobiety często wymieniają te elementy garderoby co sezon, a w przypadku męskiej garderoby, jeżeli oprzemy się na bardzo przemyślanych, takich tradycyjnych, właśnie klasycznych propozycjach, pozbawionych jakichś sezonowych ekstrawagancji, niepotrzebnych przeszyć, jakichś dziur, takich elementów, które sprawiają, że ich uniwersalność spada, nie jesteśmy w stanie robić naprawdę ciekawe, różnorodne rzeczy. Te propozycje, które tutaj dałem, one oczywiście nie wyczerpują pełnego spektrum, jakie daje te 16 rzeczy. Chciałem uniknąć takiej sytuacji, kiedy dane zestawy będą się różniły tylko jednym elementem. Myślę, że gdyby przysiąść i tak to rozłożyć na czynniki pierwsze i podejść do sprawy matematycznie, to z tych 16 rzeczy bylibyśmy w stanie zrobić 20 parę zestawów. No ale ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, postanowiłem ograniczyć się do tych 16. I mam nadzieję, że te propozycje przekonają Was do tego, aby inwestować w takie proste, casualowe rzeczy, które będą służyły długo, będą służyły dobrze i bardzo chętnie będziecie je nosić. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał i pozwoli Wam efektywnie budować swoje casualowe garderoby. Jeżeli chcielibyście do tego tematu wrócić w formie zdjęciowej i tekstowej, to w opisie tego filmu znajdziecie link do analogicznego artykułu na blogu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo w najbliższym czasie pojawią się na nim kolejne filmy, a w następnym razem powiemy sobie o 7 ubiorowych zasadach, które wybitnie się zestarzały. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.